Są wieści ze szpitala, w którym pracował syn Danuty Choleckiej. Tak Julian Dunin-Cholecki traktował pacjentów. Nie milkną echa po przedwczesnej śmierci syna Danuty Choleckiej, 56 litrów. Julian Dunin-Cholecki, Krzyż Łaciński 31 litrów, był cenionym lekarzem ortopedą. Swoją karierę rozwijał m.in. w Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Personel placówki nie może pogodzić się z nagłym odejściem kolegi z pracy. To ogromna strata także dla pacjentów, mówi nam rzecznik szpitala. Syn Choleckiej leczył ich z pasją i zaangażowaniem. Niezbadane są wyroki boskie. 9 lipca grono aniołów powiększył Julian Dunin-Cholecki, który już za życia był prawdziwym aniołem w lekarskim kitlu. Był bardzo oddany pacjentom i nikogo nie zostawił bez pomocy. Odejście każdego człowieka to ogromna strata dla bliskich, dla współpracowników, a w tej konkretnej sytuacji także dla pacjentów wszystkich ośrodków, z którymi doktor współpracował. Zespół stracił serdecznego kolegę. To dla wszystkich duży cios, mówi Super Expressowi Piotr Gołaszewski, rzecznik prasowy Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego w Warszawie. Syn Danuty Choleckiej pracował równolegle także w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu oraz w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Doktor Julian Cholecki cieszył się bardzo dobrą opinią wśród pacjentów. Chwalili go za profesjonalizm i empatię. W internecie nie brakuje komentarzy od osób, które leczył. Na portalach, gdzie opinie wystawia się specjalistom z różnych dziedzin, Cholecki miał najwyższe noty. Tak oceniali go pacjenci, świetny lekarz. Bardzo profesjonalne podejście do pacjenta, ogromna wiedza i bardzo miła osobowość. Po operacji wszystko dokładnie zostało mi wyjaśnione i przekazane odnośnie dalszej rehabilitacji. Oby jak najwięcej takich medyków. Gorąco polecam, napisał pan Dariusz na stronie Świata Przychodni. Super lekarz, super człowiek. Czułam się w pełni zaopiekowana. Aby więcej takich lekarzy, podsumowała pani Ania. Świetny ortopeda i znakomity profesjonalista, taką opinię wydał natomiast pan Tomasz.